To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary utopców, nie lepiej zdusić problem zarodków? Próbowałem ściągnąć do kanałów straż, ale bez skutku. Więc wziąłem sprawę w swoje ręce. I to za darmo tak? Cholerni idealiści, psujecie mnie. Słyszysz? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Geralt! Szlachby to. Co ich nie powybijam, przychodzą następne. Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. Priscilla. Jakie są rokowania? Tylko mów wprost, bez eufemizmów. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Po drabinie. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Na przykład koroner. Albo wielebny Nathaniel Fastobi. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. To chyba on. To ona. Przypominam, że u krasnoludów broda nie jest cechą płciową. Szukajmy dalej. Krasnolud, ale te palce. To nie mógł być cieśla. Raczej bankier. Zgrubienie na palcach. Trociny w brodzie. Ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca... On chyba wykonał tracheotomię, żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak u Priscilli. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół, bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch.
Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Od cięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz. Brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj. Tu jest coś jeszcze. Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, to ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nigdy nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz. My lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? To rodzaj jakiegoś chorego rytuału. Widziałeś te oparzenia? Oczy, dziura po sercu, palący płyn. Wszystko kręci się wokół ognia. Wiecznego ognia. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Rake, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie. Jak zawsze, pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement? Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Gdzie znaleziono ciało tego cieśli? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale... Może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się.
Mhm, dzięki. Ten Nathaniel, co to za jeden? Szuja. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. To ja decyduję, kiedy skończymy ten temat. Co was łączy? To stara historia. Ale skoro nalegasz, słyszałeś o protestach studenckich z 1242? Ja im przewodziłem. A Hubert doniósł na mnie władzą i wylądowałem w więzieniu. O tyle. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na Priscillę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu. Muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. Tak, Geralt? Podejrzewasz kogoś o te morderstwa? Nie, Geralt. Chociaż w sumie powinienem. Co masz na myśli? Widzisz, z racji zawodu znam nowigradzki półświatek, jak mało kto. Przez mój stół operacyjny przewinęły się dziesiątki najemników, rekieterów, bandytów, płatnych zabójców. Bydlaki, nie ludzie. Ale nawet oni nie byliby w stanie zabić w taki sposób, z przerażającym okrucieństwem. Metodycznie, z absolutną precyzją. Podsumowując przydługi wywód, nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Ale boję się go jak cholera. Bywaj. Cholerne bandziory. Strach na ulicę wyjść. Wcześniej przynajmniej kobiet mnie zabijali. Jak podpadniesz królowi żebraków, paniusiu, to nie ma przebacz. Eustachy? Zbierasz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Meyera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki i uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Nathaniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal było, żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co ma po kieszeniach. Żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Nie denerwuj mnie, bo zobaczysz krematorium od środka. Tknij mnie, a zaraz zlecą się strażnicy i potną cię na paski. Zobaczysz. Takiego gnojka jak ty nie będzie im się chciało ratować. To są bystrzy chłopcy. Bystrzejsi od ciebie. Wiedzą, że ze Eustachem trzeba żyć w zgodzie. Bo każdy kiedyś umrze, a ode mnie zależy, gdzie skończy ciało. W grobie, krematorium, czy gdzie indziej. Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakieś liści.
No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Mało to bab w mieście. Kurwa, za co? Za całokształt. Bogowie, co tu się stało? Pewno jakiś potwór ich dopadł. Mało ich tu w mieście grasuje? Gówno tam za przeproszeniem, wiecie! Mają przecierane po nożach! Znacie jakieś bandyty ich zaćkali! Ech, nie chce mnie się żyć. Jest tam kto? Won, bo psami poszczuje! Czarny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Meyera. Szukam jego mordercy. A, chyba że ta. Siad, głupie kundle, spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukin syna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlak by to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Twój brat miał jakiś wrogów? Ktoś go nie lubił? Groził mu? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem, może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Plamki krwi. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. Posągi starych bóstw, same kobiety. O wydatnych kształtach.
Morderca ciągnął tędy coś ciężkiego. Ściągnął po podłodze rzeźby, albo się raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. Oczy ludzkie, zgniłe do szczętu. Niczego więcej się tu nie dowiem. Tak? Przyjrzałem się waszym rzeźbom. No i? Prawda, że jak żywe? Zwłaszcza kobiety. Nie widziałem jeszcze Melitele z takim biustem. A no, to sprawka Fabiana. Mówiłem mu, bracik, z takim cycem to by jej zaraz w krzyżu dupło. Weź go trochę zmniejsz. A on, że takie się dobrze sprzedają i co ja tam wiem? No i sprzedawały się, aż któregoś razu na kazaniu w świątyni powiedzieli, że kto kupuje bożki u nieludzi Meyerów, grzeszy po dwakroć jako heretyk i jako lubieżnik. No i skończyło się. Wiem już, co się stało. Morderca dopadł Fabiana w warsztacie. Doszło do przepychanki, ale go obezwładnił. A potem torturował. Długo. Oszczędźcie szczegółów, to nie na moje nerwy. Jak już skończył, wywlókł go na podwórze. Po czym ustawił wasze rzeźby na stos i podpalił. Ale po co? Po co to wszystko? Żeby dać jakąś naukę. Jemu, tobie, całemu miastu. Dobra, dość gadania. To już się więcej nie dowiem. Bywaj. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Że też cię straż do miasta wpuściła. Piękny, co czas robi? Dobry szajs. Wejdźcie, panie Wiedźmin. O, Geralt. Tak, dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest.
Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedziane i w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Nie układać się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Von Graz opowiadał mi o tobie. Więc pewnie słyszałeś, jak to szlachetny przywódca ruchu studenckiego wylądował przeze mnie w więzieniu. Ale o tym, że to nie były pokojowe protesty, już nie wspomniał, prawda? Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrażniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Czasem ciężko jest wybrać mniejsze zło. Wiem coś o tym. Dlatego ta praca ma swoje plusy. Tu nikogo już nie skrzywdzę, choćbym chciał. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Bogowie, nie zna już żadnych granic. Żeby na panią Wegelbud, dziedziczkę tak słynnego rodu. Gdzie ją znajdę? Mów. Mieszka w rezydencji pod miastem, na północ od Oksenfurtu. Muszę do niej jechać. Teraz. Do następnego, waszmości. Robotę muszę jakoś znaleźć. A mój tatko jest łowcą czarownic i tropu. Wiedźmy. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Tobie się zdaje, że byla Obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelbud. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? Tak, dobry człowieku? Jeśli szukasz pracy, to... Nie wiem, czy jestem dobrym człowiekiem. Nazywam się Geralt i szukam Patrycji Wegelbud. Grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Nie ma czasu na tłumaczenia. Zaufaj mi, proszę. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną.
Ognisko jak na Beletein, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie, Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Kiedy ostatnio wyznałeś włosy? Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. Wybiegł drugimi drzwiami, łap go! Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki! Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny! Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila. Ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list, wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Połamane paznokcie, sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Pięknie.
Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Umięśnione masz udanie, znajomy. Jak tam, złotko? Ludzie, poratujcie. Chory jestem na bite. Co jeszcze mi się pełni? No, dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Rivowi zawsze wiatr w oczy, co? Słodka Annekę. Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj! A ja jestem materialistką. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. Będziesz zajebiście wyglądał. Na mnie. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Najpierw powiedz, czemu to robisz? Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Ty nigdy nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbut i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło przy błędu. Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Annekę, w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny. Ja tu zostanę. Mam niedokończony interes ze słodką Annekę. A przecież zapłaciłem z góry. To ty zapłacisz. Za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi.
patrzeć nie mogę na te mordy. Tyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. Rumu i tyle nie odmawiam. Ludzie, poratujcie, chory jestem nabity. Król Fridang kupił królowej Cero korale koloru kolorowego. A. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blef z Nathanielem. Chociaż... widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która spłomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Pokrętna logika. A jednak logika. Cieszę się, że to zauważyłeś. Ogień zwalczaj ogniem, jak mówią. Pomyśl o moich ofiarach. Lubieżny cieśla, który ostatni grosz wydałby na kurwy. Stara hrabianka, która bezcześci symbole wiary. Trubadurka, dla której nie ma żadnej świętości, żadnego sakrum. Ci ludzie nie zasługiwaliby żyć. Ale ich śmierć mogła posłużyć jako nauka dla innych. Mogła ich otrzeźwić poprzez strach. Sprowadzić na właściwą drogę, ku ogniu, ku oczyszczeniu. Dla ciebie, obawiam się, jest już za późno. Czuję, żeś człowiek małej wiary. Ale za to nieźle robię mieczem. Nieźle może nie wystarczyć.
Przygód szukasz? Jak? Lepiej. Prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Priscilli. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż dryady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. Tak, Geralt? Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy. To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. Bywaj. Koleżko, hono tu! Nienawidzę, kurestwo! Jestem Geralt z Rivi, wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.